Rozpoczęła się właśnie przerwa trzeciego meczu finału Tauron Basket Ligi. Tym razem to Anvil podejmuje Asseco Procom. Obok mnie gość specjalny, gość wyjątkowy, Dardan Berisha. Dardan, ostatnio Polonia 2011. Czy będzie Anvil, czy nie? Wiadomo już coś? No jeszcze nie wiadomo, ja jeszcze rozmawiam z nimi. Chciałbym grać, naprawdę podoba mi się tutaj atmosfera i publiczność, koszykówka, wszystko jest ok. Zobaczymy, co będzie. Mam nadzieję, że będzie to, co jest najlepsze i dla mnie, i dla wszystkich. Zobaczymy, dopóki się skończy ten sezon, znaczy finał, i dopóki się zdecyduje, ja na pewno, gdzie będę chciał. Ile w takim razie kibice muszą poczekać na rozstrzygnięcie? Tuż po finałach, czy jeszcze troszeczkę dłużej? No właśnie, ja jutro jadę do domu, do Kosowa, znaczy odpocząć, i myślę, że wtedy jakoś jak wrócę, już będzie wiadomo wszystko, gdzie będę grał. Czy będę grał w Polsce, czy w Anvilu, czy w Polonii. Najprawdopodobniej najbardziej bym chciał w Anvilu, ale nie wszystko zależy nie ode mnie i zobaczymy, jak to będzie. A na ile procent oceniłbyś szansę powodzenia tego transferu? Tak nie mogę powiedzieć, bo mówię, że nie zależy ode mnie. Jakby zależało ode mnie, to bym chciał na pewno 80%, prawda? Ale nie zależy wszystko ode mnie, zobaczymy, jak to wszystko będzie. I na pewno się dowiemy w czerwcu. W takim razie zapytam Cię już o coś zupełnie innego. Atmosfera tu na hali mistrzów. Obserwowałem Ciebie, jak reagowałeś na kibiców, na to, co się tutaj dzieje. Tu jest głośno, nawet bardzo głośno. Jak Tobie się podoba tutaj we Włocławku? Znaczy, różnica jest jak Warszawa i tutaj. Tutaj naprawdę jest publiczność bardzo dobra, bardzo mi się podoba. Ale ja jestem z Bałkanach, tam kibice są naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I właśnie to jest jeden powód, na przykład, dlaczego bym chciał tutaj przyjechać, grać tutaj, bo właśnie ja się przyzwyczaiłem grać, gdzie są 4-5 tysięcy kibiców, tam u nas tak jest i chciałbym tak grać, i dlatego bardzo mi się podoba to i szkoda, że nie wszędzie jest tak jak tutaj. Na koniec, już nie będę dłużej trzymał, zapytam o Twój typ na ten mecz. Anvil wygra tutaj z Procomem dzisiaj? No, mam nadzieję taką, mam nadzieję. Myślę, że będzie na pewno twardy mecz, będzie ciężki mecz do końca, nie będzie wiadomo, co, jak będzie i kto wygra, ale mam nadzieję, że Anvil wygra tutaj dwa mecze i będzie ciekawszy finał.